Cześć. Witaj w kolejnym odcinku vloga. I dzisiaj dam Ci prosty trik na to, w jaki sposób poradzić sobie z takim trudnym zadaniem, które wymaga powtarzalnego działania i opiera się o zrobieniu dużej liczby małych rzeczy, które są nudne i żmudne. Ja, na przykład, dzisiaj pracowałem nad czymś takim, jak stworzenie 50 opisów do filmików, i musiałem najpierw przetworzyć. 50 różnych filmów i transkrypcji. Później musiałem je przeanalizować jeden po drugim, a następnie musiałem stworzyć do każdego z nich opis. No i to było niesamowicie żmudne. I czasami mogą przed Tobą stać właśnie takie zadania, typu przygotowanie jakiegoś raportu, który składa się z setek rekordów, lub przedzwonienie jakiejś bazy, które, która ma. Ileś tam numerów i trzeba po prostu wykonać ileś tam set połączeń i jest to praca niezwykle żmudna lub uzupełnić coś w jakimś mm, dokumencie, wykonać kilkadziesiąt, kilkaset razy coś podobnego, coś co zajmuje minutę, dwie, trzy, może pięć. Ale musisz wykonać to wielokrotnie, żeby uzyskać ten efekt i niestety, ale kiedy masz do zrobienia 100 czy 200 razy coś takiego, to trudno jest zauważyć ten postęp. No i kiedy zrobisz to 10, 20, 30 razy. I zostało ci jeszcze 170, 180, no to trudno jest utrzymać motywację, łatwo się jest zniechęcić i łatwo jest poczuć takie tutaj ciśnienie, że kiedy to się w końcu skończy, kiedy wreszcie mi się to uda, to wszystko nie ma sensu, i tak dalej. No i wtedy łatwo jest się rozpraszać albo łatwo jest to odwlekać na później. Jeżeli masz jakąś presję czasu, to ta presja być może utrzyma Cię w działaniu, ale skończysz wykończony. A jeżeli tej presji czasu nie masz i zadanie może zostać wykonane, masz na to po prostu więcej czasu, no to jest niestety duże prawdopodobieństwo, że po prostu będziesz to odwlekać, aż termin cię na tyle przyciśnie, że się zepniesz i to zrobisz, no ale wtedy będziesz sfrustrowany i zmęczony. Więc trik polega na tym, i też chcę Ci dzisiaj pokazać na podstawie tego triku, że szukając sposobów na zwiększenie swojej efektywności i skuteczności swoich działań, możesz zainspirować się dosłownie wszystkim. My się dzisiaj zainspirujemy podciąganiem na drążku trenując podciąganie na drążku i szukając informacji na temat tego jak zwiększyć swój wynik w podciąganiu na drążku lub jak w ogóle zbudować siłę do tego żeby podciągać się na drążku łatwo można znaleźć takie porady jak choćby to żeby zamontować sobie na przykład drążek w ościeżnicy drzwi lub gdzieś po prostu w widocznym miejscu i żeby za każdym razem kiedy przechodzisz pod tymi drzwiami no to żeby się raz tylko podciągnąć na tym drążku i w związku z tym kiedy kilkanaście, kilkadziesiąt razy w ciągu dnia będziesz przechodził przez te drzwi, a bardzo często tak się dzieje, no to podciągniesz się kilkadziesiąt razy i bardzo szybko zbudujesz taką siłę, która pozwoli ci podciągać się kilka razy w serii. Te, te często można też się spotkać z takimi poradami odnośnie robienia pompek, czy jakieś inne, zwiększania jakiejś swojej aktywności, że na przykład za każdym razem kiedy stajesz do toalety, czy kiedy robisz jakąś rzecz, no to zrób sobie 10 pompek i w ten sposób takie niezauważalne małe działanie, ale ono skumuluje się w ciągu całego dnia na taki efekt, który na przykład będzie wyglądał tak, że zrobisz 100, 150 czy 200 pompek w ciągu dnia, czy na przykład podciągniesz się kilkadziesiąt razy i to skumuluje się do fajnego efektu, który zwiększy twoją siłę czy wytrzymałość. Nie? I teraz tak samo możemy podejść do takiego powtarzalnego działania, czyli spróbować rozegrać to w taki sposób, tylko od razu mówię, to nie jest porada na Pracę w koncentracji i na wysoką produktywność, bo wiadomo, że jeżeli będziesz co chwilę sobie przerywał i robił rzeczy przy okazji, to nie będziesz pracował ultra produktywnie, ale to jest sposób na to, jak pokonać takie żmudne działanie i jak się nie zniechęcić w trakcie, i jak zrobić taki progres, który będzie trochę niezauważalny, który będzie robiony trochę tak mimowolnie, ale pod koniec dnia złoży się na fajny efekt, który będziesz już mógł zauważyć i który da Ci napęd, rozpęd do tego, żeby dokończyć to zadanie w kolejnych dniach. Więc za każdym razem możesz sobie ustalić jakiś interwał. Za każdym razem, kiedy wstaję od biurka, albo za każdym razem, kiedy się rozpraszam, albo za każdym razem, kiedy sięgam po wodę, żeby się napić, to odpalam sobie to jedno zadanie, to takie żmudne, tą żmudną rzecz i robię po prostu jeden rekordik. Jeden telefon, albo jedno uzupełnienie jakiegoś tam rekordu w tabeli, albo jeden, tak jak ja dzisiaj, jedno podsumowanie filmiku sobie robię i wracam z powrotem do swoich wcześniejszych zajęć. I w trakcie. Działania w ciągu dnia okaże się, że nagle w ciągu dwóch, 3 godzin zrobisz 5 czy 10 razy tę jedną rzecz. Owszem, będziesz się rozpraszać, owszem, nie będzie to super produktywna praca, ale efekt będzie taki, że masz 10 razy zrobione coś czy 20 razy zrobione coś, a nie odczułeś tego, nie odczułeś tej żmudności, tej trudności. I dzięki temu możesz pchać takie żmudne projekty do przodu w pewien sposób niezauważalnie. Ale teraz dam ci drugi trik. Który też jest fajnym, takim mądrym zastosowaniem czegoś, co stosuje się, właśnie ćwicząc, podciąganie na drążku. Można znaleźć, się z, można znaleźć w internecie drugie, drugi sposób na to, w jaki sposób, w jaki sposób zwiększyć swoją siłę w podciąganiu na drążku i nazywa się to metoda piramidki. Robisz w ten sposób, że podchodzisz do drążka, podciągasz się raz. Robisz sobie chwilkę przerwy, podciągasz się dwa razy. W zależności ile jesteś w stanie się podciągnąć, podciągasz się po każdej przerwie o jeden raz więcej, aż spalisz. Czyli na przykład podciągnąłeś się sześć razy, robisz przerwę, próbujesz podciągnąć się siedem razy, niestety nie udaje Ci się. Co wtedy robisz? Robisz przerwę i znowu schodzisz schodkami w dół, tak jak po piramidce. Czyli jeśli spaliłeś podejście na siedem powtórzeń, to robisz teraz sześć. Następnie robisz 5, następnie 4, 3, 2 i 1. I tak samo możesz zastosować właśnie tę grę w robieniu czegoś żmudnego. Czyli robię jedno powtórzenie, robię sobie momencik przerwy, robię drugie powtórzenie, robię sobie chwileczkę przerwy, robię trzecie, robię czwarte itd. I w momencie, kiedy próbuję wykonać 5 czy 6 czy 10 razy daną rzecz. I się rozproszę, sięgnę po smartfon albo coś tam zrobię takiego, że no niestety wypadnę z tej koncentracji, no to wtedy schodzimy schodkami w dół z powrotem do jednego powtórzenia i mamy zaliczaną taką piramidkę. I jak się nie trudno domyślić, w ten sposób aktywując trochę to takie myślenie w kontekście gry i traktując to jako pewnego rodzaju challenge, wyzwanie, uda ci się zrobić kilkadziesiąt powtórzeń w taki znowu mało zauważalny sposób, stosując również przerwy, które odświeżą twój umysł i które pozwolą ci po prostu utrzymać pewnego rodzaju świeżość, zmniejszyć poczucie presji i stresu i odhaczyć kilka kilkadziesiąt kilkanaście Powtórzeń czegoś, co normalnie odhaczałbyś z dużo większym stresem, presją i niechęcią, i w ten sposób znowu wypracujesz wynik, który później skumuluje się tak jak efekt taki, takiej kuli śnieżnej. I okaże się, że zrobiłeś kilkadziesiąt powtórzeń, to zmotywuje cię do tego, żeby kontynuować. Bo kiedy widzimy 20, 30, 40% postępu jakiegoś zadania, to już naturalnie jesteśmy trochę rozpędzeni i bardziej zmotywowani. Ale nadal, jeśli jest problem, to albo sobie ustal interwał i po prostu rób pojedynczo. Przy okazji albo zagraj właśnie w jakąś grę typu piramidka, lub wymyśl sobie jakąkolwiek inną grę, bo gry, challenge i tego typu rzeczy motywują nas znacznie bardziej, wprowadzają element atrakcyjności i rywalizacji, który daje nam dodatkową motywację i sprawia, że zadanie jest ciekawsze. Jeśli jest ciekawsze, bardziej chcemy je robić, bo to już nie jest żmudna robota, tylko to jest gra i na tym polega właśnie szukanie. Takich trików produktywności, a zainspirować możesz się dosłownie wszystkim, tak jak tutaj zainspirowaliśmy się po prostu podciąganiem na drążku. Jeżeli interesujesz się czymś, masz jakieś hobby, to prawdopodobnie wśród tego Zagadnienia, również są tematy na to, jak robić to bardziej skutecznie, jakieś triki, lifehacki i tak dalej. Spróbuj odnieść się do swojej produktywności. Być może znajdziesz jakieś powiązania i sposoby, w których, z którymi możesz popracować również nad tym, żeby być bardziej efektywnym. No i to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. I widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się. Hej.